Hej, cześć, witajcie w nowej serii z Beyond to Soul. I tutaj, taka ciekawostka, będę grał na padzie od Xboxa. Od Xboxa One, przepraszam, nie 360, tylko One. Ojejku, ale głośna muzyka, będę musiał to potem lekko przyciszyć. No, będę grał na padzie od Xboxa, na grze dla PS-a. Więc zobaczymy, tak, mam tu kontynuuj, bo chciałem sobie zagrać. Minimalnie później tam, nie wiem, na 2 minutki, żeby zobaczyć, czy mi komputer wyciągnie. Nie, może będą lekkie klatki, mam nadzieję, że nie. Bo powinno być wszystko git, bo niby stykają te zalecane ustawienia mojego komputera. Ledwo stykają. Więc zobaczymy, czy przy nagrywaniu te styknie na początku, przez 2 minuty stykały. Co prawda to nie było jakieś gierka, tylko bardziej cutscenka. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, więc zaczynamy. Tak, lecimy. Zostawcie już łapkę w górę i komentarz. Urodziłam się z osobliwym darem. Jestem w stanie dostrzec coś, czego wcześniej nie mógł zobaczyć żaden człowiek. Wszystko zaczyna mi się mieszać. Obrazy, dźwięki, zapachy. Nie mogę zapomnieć. Muszę uporządkować wszystko, co się wydarzyło. Pamiętać, kim jestem. Żeby opowiedzieć swoją historię. Mogę zacząć w tym miejscu. Znalazłem panią przy drodze na kompletnym odludziu. Wypadek? Czy ktoś panią skrzywdził? Jakieś imię? Imię kogoś bliskiego? Ma pani rodzinę? Znajomych? Kogoś, kto panią zna? Hej. Niezbyt pani rozmowna. Proszę pozwolić mi sobie pomóc. Ciężka sprawa. To blizna? Świeża. Z czym walczą? Niech zaczekają na mnie. Chryste, panie, połącz się z nimi! Musisz ich zaraz powstrzymać! Durnie. Przeklęci durnie! Wiem. Idą tu. Chwila, ale co jest grane? Dziewczyna, którą przywiozłeś, gdzie jest? Się nie patyczkowaliśmy.
się ta główna bohaterka. A ja go oszczędziłem. Jody, coś ty zrobiła. Okej, dobra. Jestem tutaj na takim momencie, że mogę tam chwilę pogadać. Powiem tak, znam trochę tą grę, nigdy nie grałem praktycznie. Ojejku, tu jakieś już pierwsze lagi. A, czy jednak nie mogę z wami pogadać. Mała Jody. A, tu jesteś. Jak się miewasz, Jody? Dobrze? Przykro mi, że przerywam ci w trakcie zabawy, ale już czas, kochanie. Okej, to mam do wyboru. O, dobra, czyli tu wszystkim, co robimy, możemy sterować, tak. Nie rób tak, no chodź, Jody, później się jeszcze na pewno pobawisz. Dobra, mogę stać, to na razie stoję, nic nie robię, chcę pogadać chwilę. Wiem, takie trochę nudne, wiem, ruch, tak. Ogólnie użyję teraz autodakingu. To jest taki efekt w nagrywaniu, który powoduje też, że jak mówię, to będzie się grać ciszej, bo nie wiem, czy gierka nie będzie za głośno po prostu. Jeżeli takie coś wam się spodoba, to piszcie. No i co, no i lecimy. Tak jak mówię, zostawcie też łapeczkę w górę. Łapeczkę w górę zostawcie. Jakiś telewizor. Mogę gdzieś coś? O, mam tu minutę. O, mogę pograć. Super. Gra na gitarze, super. To i tyle? No Jody. Dobrze się zapowiadało. Dobra. Idziemy ogólnie super ta gra jest. Zawsze chciałem w nią zagrać, bo widziałem u dwóch youtuberów praktycznie. Ale no nie widziałem całej. Nathan już czeka. Okej, Nathan już czeka, dobra. Jak tutaj AU otwieramy, czy... Okej, czyli coś takiego robimy. To jest trochę inaczej niż na PS-ie, więc... Jest fajnie, co zrobili też na pad od Xboxa. Cześć, Alan. Jakieś laboratorium. Trochę na tą gierkę, ale to już naprawdę dawno, dawno widziałem. Bardzo dawno temu. Też nie spoilerujcie zbytnio. W ogóle nie spoilerujcie. Pięknie wyglądasz. Nie wiem, że ta gra ma kilka zakończeń, więc to też jest spoko. Jesteśmy. Więc każdy mój tutaj ruch ma wpływ na zakończenie. Dobra, do A130. Gdzieś jeszcze możemy dojść? Gol superniania, co? Tutaj możemy, na przykład. Czekam, skarbie. A, czyli nie możemy, dobra. Dobra, wchodzimy do pokoju, to jest pokój 130, A130, dobra. To takie trochę oporne sterowanie. Cześć, Jody. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Też nie wziąłem tej gierki chronologicznie, tylko tak jak okay. Dało, oryginalnie. Założymy ci to na głowę, dobrze? To twoja korona. O, tak. Wyglądasz jak królewna. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Jakby co, jestem za drzwiami, okej? Ja bym nie ufał Green Goblinowi. Ale tak tylko mówię, to ze Spidermana nawiązanie. Kto oglądał ten, wie, pierwszego Spidermana? Jody, słyszysz mnie? Tak. Szczerze odpowiadamy. Dobra, zaczynamy. Kathleen jest za drzwiami. Ma dokładnie takie same karty, co ty. Powiemy jej, żeby jedną wybrała, a ty spróbujesz nam wskazać, która to karta. Dasz sobie radę? Chyba dam, dobra. Lecimy. Z tym koksem. Dobra, to zaczynamy. Pierwsza karta. Skąd ja mam wiedzieć? Rozglądanie się. A dobra, bo to tak działa. To dobra. I to mogę przy ściany tak sobie wziąć?
O, mogę, ale jaja. O kurczę, ale jaja. To jest... Dobra, i teraz jak chcę przerwać, to była gwiazdka. Następna. Jeszcze raz, tak, dobra. Mogę jakoś szybciej lecieć? O, nie, dobra. Tak, trochę testuję sterowanie. Na własną rękę. Kwadracik, dobra. Mamy kwadracik. Następna. Ogólnie te odcinki też będą trochę dłuższe. Będę chciał tak zrobić jeden epizod, nie wiem, jak to będzie trwało wszystko. Dobra, dobra. To mam takie fale jakby. Fale. Aż tak świetnie, głośno jest? Chodzi. Spróbujmy czegoś innego. W pokoju obok, na stole, leżą klocki. Myślisz, że je przewrócisz? Jasne, że je przewrócę. Chyba. Dobra. To o te klocki chodzi? Ale super, ale to mi się podoba, gierka. Dobrze, super. Jody. Przesuniesz coś jeszcze w pokoju? Jakiś demon. Lecimy z buteleczką. Ze mną też możemy? Nie możemy. Jeszcze to, dobra. Cały stół od razu. Robimy demolkę. Nie ją chcę. Nie mogę? Nie będą nas nagrywać. Dosyć. Przepraszam, ale wychodzę. Okej, Jody Skarbie, kończymy eksperyment. Drzwi są zamknięte! Dobrze, wszystko rozwalamy. Zamknięte, pewnie się dakieły. Daj nam chwilę. Wypuśćcie mnie teraz! Spokojnie, Kathleen, otwórz drzwi. Przerwij to w tej chwili, Jody. Koniec eksperymentu. Musisz to przerwać. Jak nie przerwę, ciekawe co się stanie, jak to nie przerwę. Ja zawsze byłem taki zmontowany, jeżeli chodzi o takie gry. Nie wolno mi dawać za dużo swobody w takich grach. Ja się tu, kaloryfer. Kaloryfer, tak? Dobra, lecimy. Jody, coś jest nie tak. Jest niedobrze. Co jeszcze mogę? Wyciągnijcie ją! Jeszcze tu kamerę. Wracamy do niej. Tutaj też wszystko rozwalamy. Ja taki jestem chłopak demolka trochę. Wszystko co można. Ja wiem, że pewnie tak się nie powinno robić. Wszystko. Już dalej nie mogę. Mogę dalej, dobra. Co mogę z nią zrobić? Dobra. Co za dużo to niezdrowo. Już po wszystkim, John. Ojej, trochę przesadziłem chyba. Za dużą kontrolę dostałem. Tak to się kończy. To się nigdy nie skończy. Dobra, przyjmuję zasadę, że nikogo nie zabijam w tej grze. Chyba nie będę za dużą kontrolę mi dali, dajcie Rednowi za dużą kontrolę. To tak to się skończy. Aiden podusił Kate. Ścieżka, której nie wybrałem. No lekko ją tam poddusiłem, ale... Co ja teraz mogę dalej zrobić? Nie, dobra, tak. Za dużą kontrolę dostałem, tak to się skończyło, chciałem się pobawić. Ambasada. To dobra, to myślę, że było na tyle. Myślę, że było na tyle w tym pierwszym odcinku. Krótki, 15 minut. Myślę, że będzie git. Nie wiem też, jak to wygląda wczytywanie, więc zaraz zobaczymy. Nie, sukienka, wyjdź, wróć do menu głównego, tak. I jak to wygląda wczytywanie? Kontynuuj, odkąd? Od ambasady. Dobrze, to... Tak jak powiedziałem. Jeżeli odcinek się wam spodobał,
to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że będzie dużo łapek w górę. To super gierka jest. Mam nadzieję, że wam też się podoba tak samo jak mi. No i co? I zapraszam was na przygodę z Beyond Two Souls razem ze mną w następnym odcinku. Więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. No i cześć.